Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Łaska i pokój wam od Boga naszego Ojca i Jezusa Chrystusa. We need this grace and peace every moment of life. W każdej chwili naszego życia potrzeba nam tej łaski i pokoju. Let me tell you before I will have my last presentation that I was really blessed during this stay in Poland. Pozwólcie, że wam powiem, zanim przejdę już do mojego ostatniego wystąpienia, że naprawdę podczas tego pobytu w Polsce odczuwam błogosławieństwo. God's presence was here. Boża obecność dała się odczuć. It was good to be part of this miracle you experienced here also. I było dobrze uczestniczyć w tym cudzie, którego wy także mogliście doświadczyć. You were a great encouragement for me also. Dla mnie także staliście się wielką zachętą. Let me tell you what I admire the most. Powiem wam, co najbardziej podziwiam. I really appreciate your spiritual approach to everything you are doing. Ja naprawdę z zadowoleniem podchodzę do waszego duchowego traktowania wszystkiego, co czynicie. It was not, you know, like an action or, you know, presentation of different projects and doing business. To nie była kwestia jedynie jakiejś akcji czy przedstawiania pewnych projektów, po prostu robienia biznesu. But everything was done, you know, in relationship with God, trying to be in harmony with His Word, and this spiritual approach. This is what I appreciate. Ale wszystko było czynione w łączności z Bogiem. Właśnie w taki duchowy sposób staraliście się podchodzić, że to ujęło mnie niezwykle. And even now you are asking me to preach. I nawet teraz prosicie mnie, abym przemawiał. I am sure that you are now tired. Zdaję sobie sprawę, że jesteście już zmęczeni. The whole Sabbath was so rich. Cały sabat był tak bogaty. Each minute was meaningful. Każda minuta miała taki sens. And you know, program was going, and now I am sure you are even hungry, and we are now opening the Word of God. Program przebiegał cały czas. Zdaję sobie sprawę, że pewnie jesteście już głodni, a my mamy otwierać Słowo Boże. Shall we continue or we have a break? Mamy kontynuować czy robimy przerwę? Kontynuować. Well, then let's go. W takim razie ruszamy. And let's bow down before the Word of God again. I znowu pochylmy się nad Słowem Bożym. I would like now to open the book, which in English or in Polish language would be called Who is like the Lord? Ja chciałbym sięgnąć teraz do księgi, której autor, jakbyśmy mieli to w języku polskim wyrazić, oznacza kto jest taki jak Pan. Well, who is this book in our Bible? No, która to księga w naszych Bibliach? Które proroctwo? Very good. Bardzo it's Micah. Tak, that's correct. To jest proroctwo Micheasza. Masz rację, doskonale. That's very good. Well, before I will open that prophecy, let me tell you that what we are experiencing here and what we are doing, it reminds me one story, a very important story I read once in Christianity Today. Pozwólcie, że zanim wejdziemy do tej księgi, chcę powiedzieć wam coś, co pewną historię, która dotyczy chrześcijaństwa dnia dzisiejszego. It happened in India. Stało się to w Indiach. I was reading in Christianity Today. To było z czasopisma Christianity Today, czyli Chrześcijaństwo Dzisiaj. It happened in India. Zdarzyło się to w Indiach. A young woman was going deeper and deeper into the Ganges River. Pewna kobieta coraz głębiej zanurzała się w rzece Ganges. And in her arm she had a 6-month baby. I ona miała 6-miesięczne dziecko. She was crying. Ona płakała. And she was sobbing. I łkała. Time to time she was, you know, stopping. Od czasu do czasu zatrzymywała się. All the time caressing the baby. I przez cały czas jakoś starała się pieścić swoje dziecko. Taking water and pouring on the baby. Brała trochę wody, polewała nim dziecko. The baby, całowała dziecko. And going deeper and deeper I wchodziła into the coraz water. Głębiej i głębiej do wody. And when she was like, you know, quite deep inside. I kiedy ona już była dość głęboko. Suddenly, nagle,
She threw the baby into the Ganges River and was running to the shore. Nagle rzuciła dziecko w nurt rzeki Ganges i pobiegła w kierunku brzegu. She crashed and she was laying down and sobbing, crying. I tam także upadła i dalej płakała i łkała. And one missionary by chance he was passing by and in the last moment he saw what happened. Jeden z misjonarzy przechodził tamtędy i zupełnie przypadkowo w ostatniej chwili zauważył, co się stało. For he was running to that young mother and he said, well, what's going on? Why did you do this? Biegł do tej płaczącej matki i powiedział, co się dzieje? Dlaczego ty to zrobiłeś? And this young lady said, well, you know, my life, when she was able to speak, she said, well, my life is in terrible mess. I ta kobieta, kiedy już potrafiła coś wydobyć z siebie, powiedziała, moje życie to całkowity bałagan. I feel very sinful. Czuję się bardzo grzeszna. And I wanted to expiate my sins by giving the best to the goddess Ganges. I dlatego, że chciałam zadośćuczynić moim grzechom, to zrobiłam to, co najlepsze dla bogini Ganges. And my best it was my firstborn son, therefore I offered this son to this goddess. To, co najlepsze, to był mój syn, mój pierwszy syn, dlatego to oddałam bogini. And then the missionary started to speak after some time she was able to listen about Jesus Christ. I wtedy zaczął mówić misjonarz, a po jakimś czasie potrafiła już słuchać o Jezusie. He loves us. Że Jezus nas kocha. That he forgives our sins. Że wybacza nam grzechy. That he even died for our sins on the cross, that nobody else need to die. Że umarł na krzyżu za nasze grzechy, a dzięki temu nikt inny nie musi już umierać. That he offers forgiveness for free. Że on darmo oferuje przebaczenie. And he was, you know, speaking about this beautiful message from the Bible. Tak więc on przemawiał o tym pięknym poselstwie z Biblii. And when he was speaking and explaining things. A kiedy on tak przemawiał i wyjaśniał jej rzeczy. Then in one moment this lady looked at him straight. Nagle ta kobieta popatrzyła mu wprost w oczy. And she said, "Why didn't you come 15 minutes earlier?" Powiedziała, dlaczego nie przyszedłeś 15 minut wcześniej? If you would had come, my son wouldn't need to die. Dlatego, że gdybyś był przyszedł, mój syn nie musiałby umierać. When I read this story, my heart was really crying. Kiedy przeczytałem tę historię, moje serce naprawdę płakało. You know, 15 minutes earlier. 15 minut zabrakło. Gospel we know is a matter of life and death and sometimes even physical life and death. Wiecie, Ewangelia jest sprawą życia lub śmierci, a czasami dotyczy to nawet fizycznie życia lub śmierci. But of course it's a matter of eternal life. Ale oczywiście chodzi tu o wieczne życie. And this is why this message is so important that we spread it. Dlatego to takie ważne, aby poselstwo to można było zanieść dalej, szerzyć je. And the prophet Micah has something of that gospel we need to preach. Prorok Micheasz ma coś z tej Ewangelii, którą powinniśmy głosić. It was an 8th century prophet. To był prorok żyjący w 8 wieku przed Chrystusem. At the time the Assyrian Empire was very strong. W tym czasie państwo Imperium Asyryjskie było bardzo silne. He predicted the fall of Samaria and Jerusalem. On przepowiedział, że upadnie Samaria i Jerozolima. Six times he used in this tiny book of 7 chapters the message about the remnant. The remnant is used. Sześciokrotnie w swoim siedmiorozdziałowej małej księdze mówi o ostatkach. To słowo ostatki and, jest używane tam. Therefore you can imagine that this is a message for the remnant. I możecie sobie wyobrazić, że jest to poselstwo dla resztki, dla ostatków. It's a
message which needs to transform the remnant people. Jest to poselstwo, które musi przemienić ludzi ostatków. But if you read it, suddenly you are shocked because how the situation among God's people is described is like the situation in the postmodern world in which we are living today. I wiecie, czytając to, będziecie zszokowani, dlatego że sytuacja, jaką opisuje Micheasz i ludu Bożego, jest bardzo podobna do sytuacji ludzi żyjących w czasach postmodernizmu, w jakich my żyjemy. I will read now few verses to show you that situation of that prophet is our situation. Ja przeczytam wam kilka tekstów, które wskazują na to, że sytuacja proroka w tamtych czasach była podobna do naszej. Prophet Micah is bitterly crying. Prorok Micheasz z gorzkością woła. The godly have been swept from the land. Where are the godly? Zupełnie zniknęli z ziemi ludzie pobożni. Gdzie są ci pobożni? No one upright man remains. Nie ma uczciwego wśród ludzi. All men lie in wait to shed blood. Wszyscy czyhają na rozlew krwi. Each hunts his brother with a net. Jeden na drugiego sieć zastawia. Not somebody far away, but his brother, you know, nearby. Nie ktoś tam daleko, ale bracia za siebie zastawiają sieci. Both hands are skilled in doing evil. Do złego mają zgrabne dłonie. The ruler demands gifts. Urzędnik żąda daru. The judge accepts bribes. A sędzia jest przekupny. Powerful dictates what they desire. Dostojnik rozstrzyga dowolnie, jak mu się chce. They all conspire together. Oni wszyscy naginają prawo. The best among people is like a thorn. Najlepszy pomiędzy ludźmi jest jak cierń. You know, this is terrible. To jest straszne. But you understand that this is like speaking about our 21st century. Ale rozumiecie, że to jest tak, jakby ktoś mówił o XXI wieku. Prophet continues, says, do not trust a neighbor. I prorok kontynuuje dalej i mówi, nie wierzcie bliźniemu. Put no confidence in a friend. Nie ufajcie przyjacielowi. Even friendship is put completely down. Zwróćcie uwagę, nawet przyjaźń jest zachwiana. You cannot trust anybody. Nie możecie już nikogo znaleźć, ufać komuś. Even with her who lies in your embrace, be careful of your words. Nawet musimy strzec swoich ust, jakie wypowiadamy. But from before whom? Before those who is laying in our bed, it means that husband cannot trust his wife and wife cannot trust his husband. Ale przeciwko komu? Komuś, kto leży z tobą na twoim łożu. Zatem mężowie nie ufają swoim żonom, żony nie ufają swoim mężom. Everything in relationship depends on trust. Wszystko bowiem, co w kontaktach wzajemnych ma działać, musi opierać się na zaufaniu. If you cannot trust, jeśli nie potraficie ufać, then there will be never meaningful relationship. To nigdy nie będzie żadnych kontaktów, które mają sens. And here you have all this passage about you cannot trust this. Even who is the closest to you. You cannot trust. I tutaj w całym tym fragmencie siódmego rozdziału czytamy o tym, że nie możecie tym, tamtym, innym jeszcze ufać. Nikomu się nie. And then it's described how family life is really upside down. I mówi o tym, jak życie rodzinne zostało wywrócone. Therefore it's really a book about the mission of the remnant people to the postmodern world. Tak więc faktycznie jest to księga, która mówi o misji ostatków w tym postmodernistycznym świecie. And we believe that we are people who has this mission of the remnant. I my wierzymy, że my mamy taką misję, misję ostatków. For what this prophet is telling to us. Tak więc cóż ten prorok nam mówi? Well, the name of the prophet, as we are discovering always, is like a message, the main point in the book. Who is like the Lord? Ale wiecie, imię samego proroka jest tak jak poselstwo, które zawarte jest w tej księdze. Któż jest taki jak Pan? In order to know who is like the Lord, we need to know who is the Lord. A po to, aby wiedzieć, kto jest taki jak Pan, musimy wcześniej poznać, kim jest Pan. And at the end of the whole book,
I na końcu tej całej księgi Micah is actually summarizing who is our Lord. Micheasz faktycznie podsumowuje, kim jest, and jak he's jest playing Pan. With his name, who is like the Lord, and he's asking in verse 18, who is a God like you? I on jakby zabawiając się swoim własnym imieniem stawia pytanie, które znajdujemy w 18 wierszu: któż jest Boże jak Ty? Therefore, who is our Lord? Tak więc kim jest nasz Bóg? Who Pan? Is our God? Kto jest naszym Bogiem? Well, Micah is reminding us. Micheasz nam przypomina. He's the one to jest who ten, pardons sin and forgives the transgression. Który przebacza winę i odpuszcza przestępstwo. A transgression even of the remnant of his inheritance. Przestępstwo także resztki i resztki tego dziedzictwa. You do not stay angry forever. Nie zachowuje gniewu but na wieki. Delight to show mercy. Ale z zadowoleniem okazuje miłosierdzie. You will again have compassion on us. Ma okazuje nam swoją miłość, you swoje zmiłowanie. Will tread our sins underfoot. Wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. And whirl all our iniquities into the depths of the sea. Wrzuci do głębin morskich wszystkie you nasze will be grzechy. Faithful or true to Jacob and show mercy to Abraham. Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi. As you pledged on oath to our fathers in days long ago. Jak pod przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni. Therefore, who is like the Lord? Tak więc kto jest taki jak Pan? Wow, nobody is like the Lord. Because he is very unique, he's exceptional, he's awesome God. Nikt nie jest taki jak Pan, dlatego że on jest zupełnie inny, on jest wyjątkowy, on jest godzien podziwu. He pardons our sins, forgives our transgressions. On przebacza nam nasze grzechy, on nasze występki przebacza. Well, a few years ago I was in Sri Lanka. Kilka lat temu byłem w Sri Lance. And I visited one of the top Buddhist monks. I tam odwiedziłem jednego z głównych mnichów buddyjskich. He was one of the three of the top rank. On był jednym z trzech tych głównych mnichów na cały kraj. And we had a very good discussion about religion. Mieliśmy bardzo dobrą rozmowę na temat religii. And because I know something about Buddhism, I was asking him a specific question after some time. A ponieważ ja trochę wiem na temat buddyzmu, w związku z tym zacząłem stawiać mu po jakimś czasie pewne szczególne pytania. And I asked him, well, could you explain to me how do you believe in forgiveness? I wtedy zapytałem go, czy mógłbyś mi wyjaśnić, jak wierzysz w przebaczenie? How do you see forgiveness? Can Buddha forgive sins? I powiedziałem, czy w ogóle widzisz możliwość przebaczenia? Czy Buddha może przebaczyć grzechy? If or God can God you believe forgive sins? Czy bogowie, w których wierzysz, przebaczają grzechy? When I asked that question, he looked at me very straight. Kiedy postawiłem to pytanie, on popatrzył na mnie wprost. And I looked to his eyes. Ja popatrzyłem mu w oczy. And for a quite long time, we were straight, and I saw how he is now trying to read my mind. I tak wytrwaliśmy w tym spojrzeniu przez jakiś czas, a ja mogłem odczuwać, jak on stara się odczytać moje myśli. And I was reading a big question mark. Why I am asking this question? Ja powodowałem wielkie pytanie, wielki znak zapytania. Dlaczego on stawia mi takie pytanie? And after few long seconds. I po kilku takich długich sekundach. He said, forgiveness? Powiedział, przebaczenie? Forgiveness? Oh, what is forgiveness? Przebaczenie? A co to jest przebaczenie? We don't believe in forgiveness. My nie wierzymy w przebaczenie. You cannot be forgiven. Nie da się doświadczyć przebaczenia. You can only expiate your sins by the good deeds. Możesz tylko dobrymi uczynkami zadośćuczynić swoim błędom. You need to undo your wrong things. Musisz jakby odwrócić te złe czyny. But you cannot experience forgiveness. Ale nie możesz doświadczyć przebaczenia. You can redeem yourself only by
good deeds. Możesz jedynie siebie zbawić przez dobre uczynki. And of course I was asking more questions and he tried to explain even more and said, well, you know, with the sin is like with the salt. On, kiedy ja stawiałem dalsze pytania, on starał się mi wyjaśniać i powiedział, wiesz, z grzechem to jest tak jak z solą. You know, sin is the salt and good deeds is like water. Mówi, grzech jest tą solą, a dobre uczynki to tak jak woda. Therefore, you need to pour water on the salt and this salt will be melting and will be less and less salty. I powiedział, i wy, ty musisz polewać tą wodą, ten sól i wtedy ta sól zacznie się rozpuszczać i and coraz mniej będzie słona. You will pour, then less, salt you will feel. Im więcej tej wody będziesz wylewał, tym mniej będziesz odczuwał smaku soli. But the salt will be always there. Ale zawsze ta sól tam pozostanie. I am so glad that our God is different. Jakżeż się cieszę, że nasz Bóg jest inny. That he forgives. Że on przebacza. That he cleanses us from all our iniquities. Że on oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. That he delights to do it. Że robi to z przyjemnością. That he is treading upon his feet our sins. Że on własnymi nogami depcze nasze grzechy. And he is hurling all our iniquities into depths of the sea. I że wrzuca wszystkie nieprawości nasze w głębiny morskie. I am sure that you heard all about that one old father. Jestem pewien, że wszyscy słyszeliście o tym pewnym starym ojcu. Who was reading this passage of the Bible and he was so amazed that God is hurling our iniquities into the depth of the sea that he was shouting, yes, glory, hallelujah to God. God is good. Który czytając ten fragment, że Bóg rzuca nasze grzechy w głębiny morskie, był tak poruszony tym, że zaczął wołać glory, chwała, aleluja. Pan wyzwala mnie z grzechu, jest dobry. And his son, who was atheist, was hearing him. I słyszał go syn, który był ateistą. And was coming and saying, "Well, father, what are you reading here?" I powiedział do niego, ojcze, co ty czytasz takiego? Well, he explained to him this verse. Wtedy mu wyjaśnił the son ten tekst. Also, well, you are always reading these things, but I will bring you something good that you will read for yourself. I syn powiedział, ty zawsze czytasz takie rzeczy. Poszedł, ja ci przyniosę coś dobrego do czytania. And he brought, you know, scientific encyclopedia. I przyniósł taką encyklopedię naukową. And then he said, well, father, read this. This is good for you. I powiedział, tato, poczytaj to. To jest dla ciebie coś dobrego. All right, the father was starting and you know, going and reading. And after some time again he's shouting, glory, hallelujah to God. I ojciec czytał tak po kolei, przeglądał to wszystko, aż w pewnym momencie znowu zaczął wołać, chwała Bogu, hallelujah. God is good. Bóg jest dobry. Son is coming and asking, well, what is so beautiful here in this encyclopedia that you are so excited? I wtedy syn przyszedł i powiedział, no co tam takiego pięknego znalazłeś w tej encyklopedii, że tak cię podekscytowało? And he said, well, I read in this encyclopedia that scientists are trying to explore the depth of the ocean. I powiedział, no właśnie przeczytałem w encyklopedii, że uczeni starają się zbadać dno oceanu. But even the modern, you know, with all this modern equipment, they cannot go really down and explore everything. Ale mimo takiego współczesnego sprzętu nie mogą tak bardzo głęboko zejść, żeby wszystko móc zbadać. And it means that our sins are buried there. A to oznacza, że nasze grzechy są jeszcze tam głębiej. And no one can dive them up. Zatem nikt ich nie może z powrotem wyciągnąć na powierzchnię. I like this simple faith of the father. Bardzo mi podoba mi się taka prosta wiara ojca. Yes, with God, diving is forbidden. Wiecie, dlatego, że o Bogu, który gdzieś zatapia głęboko nasze. You know, when you read it, you clearly see that this picture of God is so attractive. Kiedy czytacie, zauważacie, że obraz Boży jest niezwykle atrakcyjny. He delights to show mercy. On ma przyjemność w okazywaniu miłosierdzia. And he acts justly. I on sprawiedliwie postępuje. And this is what, you know, bring us to him, because we want to serve such great
awesome, beautiful God. I to jest coś, co nas pociąga do Niego, dlatego że chcemy służyć takiemu wielkiemu, wspaniałemu Bogu. But prophet is not only bringing this beautiful picture of God, but he is speaking about him in order to ask that question, who is like this God? Ale prorok nie tylko chce nam mówić i pokazuje nam tu obraz takiego Boga, ale on stara się stawiać pytanie, kto jest taki jak Bóg? Well, first of all, we answered God is so unique that there is nobody like him. No już przede wszystkim odpowiedzieliśmy, Bóg jest tak niesamowity, że nie ma nikogo takiego jak on. But still, the whole message is for the people that they will know who is God and that they should be actually like the Lord. Ale wciąż poselstwo brzmi, kto jest taki jak Pan, jak Bóg, i to właśnie oni, ludzie, powinni być takimi jak On. For it's an invitation actually by the prophet now, after presenting the nice picture of God, to invite them to be like the Lord. Bo faktycznie jest to zaproszenie dla ludu Bożego, aby oni, którzy przyglądać się będą Bogu, stali się takimi jak On. And this is why prophet is asking also the question, well, how I can come to the Lord that he will have delight in me. I wtedy prorok stawia pytanie, no jak ja mogę przyjść do Boga, aby on był ze mnie rzeczywiście zadowolony? If God is so good, so beautiful, so forgiving, so acting justly, well, how I should approach him? Jeśli Bóg jest tak dobry, tak piękny, tak wybaczający, tak działający sprawiedliwie, to jak ja mogę stać się tak? How I can please God? W jaki sposób mogę zadowolić Boga? And in chapter 6, from verse 6, a prophet is actually saying, well, should I please God with plenty of sacrifices? Prorok w szóstym rozdziale, jak czytamy od szóstego wiersza, zaczyna mówić, czym ja mogę zadowolić Boga, czy wielością ofiar? Well, and the answer is very clear. Well, even you know, he will bring like the sea of offerings. It will not satisfy God because God is not interested in rituals. Ale odpowiedź jest zupełnie oczywista. Nawet gdybym miał tak jak może tyle ofiar, to i tak Bóg nie będzie z tym zadowolony, bo Bóg nie chodzi mu tylko o rytualne sprawy. God is looking into the heart. Bóg patrzy na serce. For him the most important is relationship. Dla niego najważniejsze są relacje. Then rhetorically the prophet is even asking, well, should I come to please God with my firstborn? Tak więc retoryczne pytania stawia prorok i mówi, to co mam z moim pierworodnym przyjść, aby zadowolić Boga? Like this woman in India, tak when she was giving to her goddess, she believed in the firstborn son. Czy tak jak owa kobieta w Indiach, która dla swojej bogini przyniosła pierworodnego syna? And the anticipated answer to that rhetorical question is no, absolutely not. I oczywiście oczekiwana odpowiedź na tego rodzaju pytania brzmi nie, absolutnie Bóg tym nie jest zainteresowany. How I can build this relationship with God? How I can please him that he can have delight in me? To w takim razie jak mogę utrzymywać z nim takie kontakty, jak go zadowolić, aby on miał w tym radość? And prophet is answering in verse 8. Prorok w ósmym wierszu odpowiada. God has shown you, O man, what is good. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre. You know, what God is telling us is always for our good. Wiecie, cokolwiek Bóg nam mówi, zawsze jest dla naszego dobra. It is not for our restriction, but it's really for our prosperity. Nie dla naszych ograniczeń, ale dla naszego prosperity. And he showed you what really God requires of you. I czego Pan rzeczywiście od Ciebie oczekuje. And then he speaks about three things. I teraz mówi o trzech rzeczach. God requires that you act justly first. Bóg oczekuje, abyś postępował sprawiedliwie, wypełniał Second, prawo. That you will love mercy. Abyś okazywał miłosierdzie. And third, that you will walk humbly with your God. I po trzecie, abyś chodził pokornie z Twoim Panem. Three very important activities here. Trzy bardzo ważne czynności. Act justly,
postępować sprawiedliwie, love mercy, okazywać miłosierdzie, walk humbly with the Lord, i chodzić z Panem pokornie. What does it mean? Co to oznacza? Well, if you look closer, actually what God is requiring is he's requiring what to imitate what he is actually doing and who he is. Faktycznie to, czego Bóg oczekuje, to to, abyśmy postępowali tak, jak on postępuje i czynili to, czym, kim on jest. Because God acts justly, therefore we should act justly. Ponieważ Bóg postępuje sprawiedliwie, to i my powinniśmy tak postępować. He loves to show mercy, therefore we should love. Ponieważ on z umiłowaniem okazuje miłosierdzie, my też powinniśmy tak czynić. Therefore, well, how to understand this three things: to tak act justly, love mercy, and walk humbly with the jak Lord. Można rozumieć te trzy rzeczy: postępowanie sprawiedliwe, okazywanie miłosierdzia i chodzenie z Bogiem w pokorze. Let me tell you that in order to really understand what's going on in that statement by the prophet, pozwólcie, że wam powiem, że aby naprawdę zrozumieć to zdanie proroka, I have to tell you something about Hebrew thinking. Muszę wam powiedzieć coś na temat myślenia hebrajskiego, żydowskiego. Biblical thinking, which is a little bit different than our thinking. Jest to biblijne patrzenie na to, trochę inne niż nasze. Because when we would like to express sequence of some events, dlatego że jeśli my chcemy w sekwencji pokazywać pewne wydarzenia, then we usually go from the cause to the effect. To najczęściej zaczynamy od przyczyny, aby zakończyć na skutku. We go from the hidden things to the more observable things. I wychodzimy z pewnych rzeczy ukrytych po to, żeby pokazać te, które są widoczne. We go from the invisible to visible. Przechodzimy z tych niewidzialnych w widzialne. But in the biblical Hebrew thinking, it's like in reverse order. Ale w biblijnym żydowskim myśleniu jest to dokładnie odwrócone. Because they go from the effect to the cause. Oni raczej zaczynają od efektów, od skutków, cofając się do przyczyny. They go to something they can see, they can measure. Idą od czegoś, co mogą widzieć, co można zmierzyć. To invisible and which is like hidden. Do rzeczy niewidzialnych, które są jakby ukryte. Therefore they go from the superficial to the real. Tak więc przechodzą od takich sztucznych rzeczy do istotnych, rzeczywistych. From outside to inside. Od rzeczy zewnętrznych do rzeczy wewnętrznych. In other words, from effect to the cause. Inaczej od skutku do przyczyny. We go from the cause to the effect. My idziemy od przyczyny do skutku. Let me give you two, I hope, simple illustrations. Pozwólcie, że podzielę się z wami taką prostą, mam nadzieję, tell me what Jesus said in the Sermon on the Mountain. Słowa, które Jezus wypowiedział w kazaniu na górze. Did he say, where is your heart, there is your treasure also? Czy Jezus powiedział, tam gdzie jest wasze serce, tam także jest wasz skarb? Or he said, where is your treasure, there is your heart also. Czy raczej powiedział, tam gdzie jest wasz skarb, tam jest i serce wasze? What did he say? Jak powiedział Jezus? Well, he said, where is your treasure, tak? There is your heart also. Jezus powiedział, tam gdzie jest skarb wasz, tam jest także i wasze serce. You and me, we will say differently. My byśmy inaczej powiedzieli. We will say, where is your heart? My byśmy powiedzieli, tam gdzie jest serce wasze, there is your treasure also. Tam jest także i wasz skarb. If second example, if you go to the three angel message. A drugi przykład, jeśli sięgniecie do poselstwa trójanielskiego. Then in the verse 12. I tam w 12 wierszu. In the Revelation 14, you have description of characteristic of God's people, faithful people. W Apokalipsie 14 rozdziale mamy obraz ludu Bożego ostatnich dni. Here are those who have the patience of the saints. To są ci, którzy mają cierpliwość świętych. Who are keeping the commandments of God. Którzy zachowują przykazania Boże. And who have the faith in Jesus or faith of Jesus. I którzy mają wiarę w Jezusa lub wiarę Jezusa.
Therefore, what is the sequence? Jaka you jest have, sekwencja? You endure. Pierwsze to wy zaczynacie coś czynić. And then you keep the commandments of God. Potem zachowujecie przykazania Boże. And finally you have the faith in Jesus. A w końcu macie wiarę Jezusa. And you understand that this is exactly that Hebrew order. I rozumiecie, to jest właśnie taki żydowski porządek. It's going from the effect. Zaczyna się od skutku. Into the cause. I cofa się do przyczyny. For us we need to reverse it in order to understand. Żeby to zrozumieć, my musimy sobie to odwrócić. Because the true people of God are first of all in that love relationship with God, they cultivate the faith in Jesus as faith of Jesus. Dlatego że prawdziwy lud Boży ma ten właśnie utrzymuje takie relacje z Bogiem, że posiada wiarę Jezusa, wiarę taką jak jest. And this faith lead them that they out of the gratitude to such great God, they will keep his commandments. I ta wiara prowadzi ich do tego, że z wdzięczności zaczynają zachowywać jego przykazania. And this lead them they can endure because they have this relationship with God. A to prowadzi ich do wytrwałości, dlatego że utrzymują kontakty z Panem. I can give you many examples from the Bible of that Hebrew order. Mógłbym wam wiele przykładów biblijnych pokazać na taki właśnie sposób myślenia Żydów. And here we have it also in Micah chapter 6 verse 8. I tutaj w szóstym rozdziale Micheasza i tam ósmym wierszu mamy znowu to samo. Therefore actually in order for us living in the West, we need to reverse the order. We need to start with the last thought and go to the beginning of the verse. To też dla nas żyjących w tym zachodnim świecie zupełnie z inną mentalnością musimy odwrócić ten porządek, zacząć od końca i wrócić do początku. Therefore we need first of all to walk humbly with the Lord. To też po pierwsze musimy chodzić w pokorze z Panem. Then we will be able to love mercy. To wtedy będziemy w stanie okazywać miłosierdzie. And then we will know how to show justice. I wtedy będziemy wiedzieli, jak okazywać sprawiedliwość. Postępować sprawiedliwie. Let's unpack a little bit these thoughts. Spróbujmy rozwinąć te myśli. What does it mean to walk with the Lord? Co to znaczy chodzić z Panem? I don't know if you have the same saying as we have in the Czech Republic. Ja nie wiem, czy wy macie takie samo powiedzenie, jak my mamy w Czechach. But in Czech, when two young people are in love, ale w Czechach, kiedy dwie osoby się zakochają, and they are dating, i zaczynają randkować, then you as an observer, you say about this two people in love, well, they are walking together. To kiedy wy jako obserwatorzy zauważycie ich, to powiecie, o, ci chodzą ze sobą. Do you have also such saying in Polish? Macie takie samo powiedzenie w Polsce? What do you say? They are chodzą tu z połem, nie? Bo chodzą ze sobą. Chodzą ze sobą. You see? They can sit in the restaurant, they can eat together. Oni mogą siedzieć w restauracji i jeść razem. Or they can play tennis together. Albo mogą grać w tenisa razem. But you will say idiomatic expression about them. Ale mówiąc o nich, użyjecie takiego idiomatycznego wyrażenia. And you will say they are walking together. Wy powiecie, że oni chodzą ze sobą. And they're actually not now walking, they are sitting, they are eating, or they are playing, or a faktycznie or oni wcale nie chodzą, oni siedzą, jedzą, czy grają. But you say they are walking together. Ale wy mówicie, oni chodzą ze sobą. And this is exactly this Hebrew thinking here. I to jest dokładnie takie hebrajskie myślenie. Because to walk with the Lord, it means that you are in love with Him. Dlatego, że chodzić z Panem oznacza, że jesteście w Nim zakochani. You know how good He is, how wonderful He is. Wiecie, jak jest dobrym Bogiem, jak jest cudowny. And now you want to walk with Him. I teraz chcecie chodzić z Nim. And whatever will be, you want to be in His presence, in His proximity, all the time together. I cokolwiek by się nie stało, chcecie być w Jego obecności, chcecie być razem z Nim cały czas. You dedicate your life, your heart, your mind, everything to Him. Całe swoje życie, wasze serce, wszystko, co macie, poświęcacie Jemu. And of course,
Walking is also another very beautiful metaphor. Ale oczywiście chodzenie jest także inną piękną metaforą. I had five times already this joy to see how a baby is trying to learn how to walk. Ja już 5 razy w życiu miałem okazję obserwowania tego, jak małe dziecko zaczyna się uczyć chodzenia. And you know that they are trying hard all the time. I wiecie, że dzieci próbują i to z wielkim wysiłkiem przez cały czas. And all the time are falling down. I cały czas upadają. But what a joy for a father and mother when finally they make this first step. Ale jakaż to radość dla ojca i matki, kiedy patrzy, jak dziecko w końcu zrobi pierwszy krok. And then more and more. I coraz więcej, więcej. And this is how they are learning to walk with the Lord. I w taki sposób uczą się chodzenia. And this is how we need to learn to walk with the Lord. I my musimy się nauczyć także takiego chodzenia z Panem. And you know that Enoch was walking with the Lord. Wiecie, że Enoch chodził z Panem. And then God took him to himself. I Bóg zabrał go do siebie. And this is how all this message starts. If you want that the Lord will have delight in you, then walk with him. Tak więc tak się zaczyna to poselstwo. Jeśli chcecie, aby Pan miał upodobanie w was, to chodźcie z nim. Well, be in love with him. Bądźcie w nim zakochani. And when you will walk with him, of course you will be more and more like him. A kiedy będziecie chodzili z nim, to staniecie się coraz bardziej do niego podobni. As a professor at the university, jako profesor uniwersytetu, I very often see young people who comes and then, you know, two of them are in love. I to bardzo często obserwuję, jak młodzi ludzie przychodzą i widzę, że ta dwójka się kocha. And then I see how they are changing. I potem widzę, jak się zmieniają. You know, you can. This is sometimes even funny how you see that suddenly this young man has the gesture of that beautiful lady. She is now in love. I jak czasami jest to nawet zabawne, jak patrzę, że ten młody człowiek zaczyna nawet gestykulować podobnie jak dziewczyna, którą kocha. Or the young girl has the vocabulary suddenly. Of that man. I jak ta młoda dziewczyna zaczyna posługiwać się takim samym słownictwem jak jej chłopak. Because when they are walking together, they are becoming, you know, very close and they are resembling each other. Dlatego, że kiedy oni chodzą ze sobą, są na tyle blisko, że zaczynają odzwierciedlać swoje cechy. And of course, if we walk with this God, who love to show mercy? To też kiedy my będziemy chodzili z Bogiem, który z upodobaniem okazuje miłosierdzie. Then we will also love to show mercy. To my także będziemy mieli upodobanie w tym, if by okazywać miłosierdzie. God, whom likes to forgive, we will also like to forgive. Jeżeli będziemy chodzili z Bogiem, którego upodobaniem jest przebaczenie, w takim razie my też będziemy przebaczać. If we walk with God, who like to encourage and to serve, we will also encourage people and serve. Jeśli chodzimy z Bogiem, który lubi zachęcać i służyć, my także będziemy zachęcali i służyli. Because who God is, we will become. Dlatego, że my staniemy się takimi, jakim jest Bóg. And this is what we have here right after. When you walk with the Lord, i to jest to, co znajdujemy tutaj, jeżeli będziecie chodzić z Panem. You will actually love mercy. To wtedy będziecie okazywali miłosierdzie. But you need also to walk humbly with the Lord. Musicie także w pokorze chodzić z Panem. Because it's so easy to be proud of some accomplishments we have. Dlatego, że jest tak bardzo łatwo, aby nagle być dumnym ze swoich osiągnięć. But if we walk humbly with the Lord, we will learn from him how he is showing mercy and we will show mercy also. Ale jeśli my w pokorze będziemy chodzili z nim, to my będziemy patrzyli, jak on okazuje miłosierdzie i my zaczniemy tak samo. You know, once when I was coming from visits, I came to the room where my girls, they were very small at the time. Kiedyś wracałem z pewnych moich wizyt i kiedy wróciłem do domu i popatrzyłem na moje córki, one były jeszcze bardzo małe. And I came in the situation when they were like fighting. I ja zastałem je w sytuacji walki ze sobą, kłótni. And I came and I was observing. Ja przyszedłem, zacząłem patrzeć.
And I discovered who was really guilty. I zauważyłem, kto naprawdę był winny, która and z nich. And I came to my daughter after, you know, they realized that I am there. I po chwili, kiedy zdały sobie sprawę, że ja jestem już obecny, podszedłem do jednej z córek. And I said, well, you know what's going on, what's happened? I powiedziałem, no, wiesz, co się dzieje? At the time was, she was like 4 or 5. Wtedy miała chyba 4 czy 5 lat. And of course, she was looking at me a little bit trembling. And I was calmly explaining what's going on here. Ona z drżeniem patrzyła na mnie trochę, ale ja łagodnie zacząłem wyjaśniać, co się działo. After some time, well, she did this to me, you know? I zaraz zaczęła mówić. No, ale ona, ta siostra zrobiła to, a to dla mnie. And I said, well, you know, but you did something wrong. Ale powiedziałem, ale ty zrobiłaś coś niedobrego. And you need to go and apologize to your sister. Powinnaś pójść i przeprosić siostrę. But daddy, she did also not nice things to me. Tatusiu, ale ona też nie zrobiła nic dobrego dla mnie. But you started it and this is why you need to go and apologize to your sister. No, ale zacznijmy od tego. Ty idź i przeproś swoją siostrę. Well, because I was insisting and she finally, you know, like through the half of her mouth said, well, forgive me, I am sorry. No, ponieważ ja się upierałem przy tym, w związku z tym w końcu poszła do swojej siostry i tak na pół otwartymi ustami powiedziała, no przepraszam, przepraszam cię. But I called her back and said, well, you know, if you are really sorry, then you need to come to your sister, look straight to her eyes and say it nicely, loudly, forgive me, I am sorry. What it happened. Ale ja powiedziałem jej, przywołując ją z powrotem, jeśli ty naprawdę chcesz przeprosić siostrę, to musisz pójść, popatrzeć jej wprost w oczy i powiedzieć, przebacz mi, proszę cię o to. Well, I will not go into all these details. Why I am telling you the story? Nie będę wchodził w szczegóły, ale po co wam o tym mówię? You know, my daughter apologized because I was pushing her. Moja córka przeprosiła tylko dlatego, że ja ją do tego zmusiłem. But in the text we read that we should love to show mercy. Ale tekst nam mówi, że powinniśmy z upodobaniem okazywać miłosierdzie. Not only that we have to. Nie dlatego, że musimy. But because we want to. Ale dlatego, że chcemy. And not only that we want to, but because we love to do it. Nie tylko dlatego, że chcemy, ale dlatego, że mamy w tym przyjemność. Our God is the one who loves to show mercy. Dlatego, że nasz Bóg jest tym, który z upodobaniem okazuje miłosierdzie. And he wants that we experience this true forgiveness. On zawsze nas przywołuje do siebie z powrotem i chce nas przekonać, abyśmy doświadczyli tego przebaczenia. Therefore, he wants that we learn from him how to show mercy. On chce, abyśmy się od niego nauczyli, jak okazywać miłosierdzie. One man told me his story. Pewien człowiek opowiedział mi swoją historię. He said, when I was a teenager. Powiedział, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem. Even though I grew in the Seventh-day Adventist family. Mimo że wyrastałem w rodzinie adwentystycznej. I thought that in the church everybody is a hypocrite. Myślałem, że w kościele wszyscy są tylko hipokrytami. And I turn back to the Lord and left the church. I ja odwróciłem się od Boga i odszedłem z kościoła. But the Holy Spirit was always you know, working on his heart. Ale Duch Święty zawsze pracował nad jego sercem. And of course his friends and parents and family was praying for him. I oczywiście jego przyjaciele, rodzina modlili się o niego. And after like 2 years of being outside in the world. I po 2 latach mniej więcej, kiedy znajdował się gdzieś tam w świecie. One Sabbath morning, you know, the Spirit, Holy Spirit was talking to him. Go to the church. W pewien sobotni poranek Duch Święty przemawiał do niego i mówił, idź do kościoła. But instead of you know really going to the church, he took all his you know leather dress to go for the bike ride. Ale zamiast udać się do kościoła, on założył swoje skórzany kombinezon i ruszył na motorze. And then he put all the helmet, the dark you know glasses. Założył kask. Ciemne okulary, rękawiczki. You know, big motorcycle and was driving. Usiadł za swój wielki motor i ruszył.
And when he was driving, he said, "Well, I will go around the church." I jadąc tak pomyślał, objadę sobie ten kościół. And the church had open windows because it was in the summertime. A ponieważ było to latem, w związku z tym były okna otwarte w kościele. And he went now around and he said, "Well, now I will show them." And he, you know, put the gas very high. A teraz jeżdżąc w kółko, on powiedział, to teraz im pokażę i pełnym gazem jeździł. Times he was going around and making big noise with his motorcycle. Wielokrotnie otaczał, objeżdżał kościół, robiąc wiele hałasu. And he noticed that nobody was closing the window. I my zauważyliśmy, że nikt nie zamykał okien. He noticed that and the work of the Holy Spirit was upon him. Well, go and go inside. I coś Duch Święty przemawiał do niego i powiedział, no zatrzymaj się i wejdź do środka. And then he stopped and he went inside. How he was, you know? I tak jak był ubrany, tak wszedł do środka kościoła. And when it was like almost the pastor said amen when he entered. I kiedy wszedł, właśnie w tym momencie pastor zakończył kazanie. And there was the song and you know, he was in the back. And after everything finished, many people came to him. I jeszcze była pieśń, zakończyło się nabożeństwo i jak się wszystko skończyło, wiele ludzi do niego podeszło. And they said, "Well, we are so glad that you are here, that you come." I powiedzieli do niego, wiesz, tak się cieszymy, że przyszedłeś. Nobody said, "Well, why you are making this big noise?" Nikt mu nie powiedział, czemu ty nam przeszkadzałeś i hałasowałeś na zewnątrz. Why are you so dressed? Dlaczego jesteś tak ubrany? Why did you didn't come for 2 years to the church? Dlaczego przez 2 lata nie było cię w kościele? Everybody came, welcome him. You know, tell him how happy they are that he is here. Każdy przyszedł, przywitał go i mówili mu, jak się cieszą, że jest. And after, you know, he felt so warm, and people were inviting him to come again. He said, "Yes, I will come next Sabbath." A ponieważ ludzie tak ciepło do niego podeszli i zapraszali go, więc powiedział tak: w przyszły Sabbat przyjdę. And because people were so kind to him. I ponieważ ludzie byli dla niego tak mili. He returned back to the church. On powrócił do kościoła. Then he studied the theology. I zaczął studiować teologię. And he became actually for some time a colleague of mine at Andrews University. I faktycznie potem stał się moim kolegą na Andrews University, ucząc także jednego z przedmiotów teologicznych. You know, people, because they love the Lord, they love to show mercy. Dlatego, że ludzie, którzy kochają Pana, kochają też okazywanie miłosierdzia. One pastor told me that in one occasion into his church came a very young modern lady. Pewien pastor powiedział mi, że przy jednej okazji do jego kościoła weszła pewna kobieta. It was the Sabbath morning. She was looking for something different, but she by chance came to the church. I to był sabat poranek. Ona zupełnie szła w innej sprawie, ale jakoś zdarzyło się, że weszła and do kościoła. And it was a very young lady, modern lady, and she was there, you know, dressed, but not really dressed for the church. Była to bardzo młoda i bardzo modna kobieta, modnie ubrana, ale nie odpowiednio dla kościoła. She wore very little. I will not describe very little things on herself. Ona niewiele miała na sobie w każdym razie. And well, she was in the church, and it was a very mature church. Kiedy była w kościele, kościół był to bardzo dojrzały. They embraced that young lady. Oni w jakiś sposób zajęli się tą młodą nobody kobietą. Nobody came and said, "You don't know that to the church you don't go like to the bar." I nikt nie powiedział jej, czy ty nie wiesz, że do kościoła się nie chodzi tak jak do baru. She liked that. You know how they were. She was treated among this. To się jej podobało, że w taki sposób do niej podeszli, że chrześcijanie okazali się takimi. And there she started to go to the church. I zaczęła uczęszczać do kościoła. And then after some time, her, you know, skirts were not so many, longer, and the clothes were different, and she was decent. I po jakimś czasie jej spódniczka stawała się coraz dłuższa i dłuższa, jej dekolt troszeczkę bardziej and all this schowany. Gold and silver she had all the time, like the Christmas tree was disappearing. Wszystkie ozdoby, które powodowały, że wyglądała jak choinka przybrana, teraz znikały.
And she asked for the Bible studies. Poprosiła o lekcje biblijne. And after some time she asked for the baptism. A po jakimś czasie o chrzest. But the Sabbath before the baptism. Ale na tydzień przed przed chrztem. She came to the church. Przyszła do kościoła. And she was dressed exactly in the same way as she came for the first time. I była ubrana dokładnie tak samo, jak było to za pierwszym razem. With the big decolt and z wielkim dekoltem on herself. Prawie niczego nie miała na sobie. With plenty of ornaments and this and that. Mnóstwo różnych ozdób na sobie. Everybody looked, they were shocked. Wszyscy byli zszokowani, patrząc na nią. But everybody was again very kind. Ale każdy znowu był bardzo uprzejmy. Nobody came and said, well, you don't know that like that really. You already know the truth. Nikt therefore, nie... how is it that you are behaving such strange way? Nikt do niej nie odezwał się, że ty przecież już znasz prawdę. Jak ty możesz się w taki sposób ubrać i zachowywać? Well. Next week she was baptized. Tydzień później była ochrzczona. When she was going from the baptism pool. A kiedy wychodziła już z baptysterium. And she took a mic and she was giving the testimony. Wzięła mikrofon w rękę, wydając świadectwo. And she spoke how she loved the Lord. Powiedziała, jak bardzo kocha Pana. And how all the church these brothers and sisters were supporting her. I w jaki sposób bracia i siostry w kościele wspierali ją w tym. And in the way he said, well, maybe you really was surprised last Sabbath why I came in this way I came. I powiedziała, być może wszyscy byliście zdumieni tym, że w ubiegły Sabbat byłam tak ubrana dziwnie. Well, you know, this was my last test for you. To był mój ostatni test dla was. Because I wanted to know if you really like me and love me for who I am, or you really only love me because I behave or dress in the way you think I should be dressed. Chciałam się bowiem przekonać, czy wy naprawdę kochacie mnie i lubicie mnie taką, jaką jestem, czy jedynie taką, że stałam się podobna do was. And she said, and you passed this test with the green light. I powiedziała, zdaliście swój test i to najlepiej. This is why today I am your sister in Christ. Dlatego dzisiaj jestem waszą siostrą w Chrystusie. You know, who is like the Lord? Kto jest taki jak Pan? Nobody. Nikt. Because he's so unique. Ponieważ on jest tak niezwykły. But if we will walk with him humbly every day. Ale jeśli pójdziemy, będziemy chodzić z nim w pokorze każdego we dnia. Will learn to be like him. Nauczymy się tego, jak być do niego podobni. And we will then love to show mercy. I będziemy z upodobaniem okazywali miłosierdzie. And only when we will love to show mercy, only that we will learn how to act justly. I tylko wtedy, kiedy nauczymy się okazywania miłosierdzia z upodobaniem, wtedy postępować będziemy sprawiedliwie. Only when you show this true love of God in your life, then you will know how to act justly. Wtedy, kiedy rzeczywiście okażemy tą czystą miłość, wtedy poznacie, co to znaczy sprawiedliwe postępowanie. Will be a butterfly, it will be nothing real, it will be empty at the end. Wiecie, miłość bez prawdy będzie niczym innym, będzie pustym. But if you would pustą. Start behaving that everything must be just and according to the law, then life will be very iron and cold. Ale jeśli będziecie tylko postępowali zgodnie z prawem we wszystkim, bez miłości, wtedy będziecie zimni jak żelazo. And this is why the sequence is so important. Dlatego kolejność jest tu ważna. And I wish you for your life. I życzę wam w waszym życiu. That you will walk with this magnificent, beautiful God every day. Abyście każdego dnia chodzili z waszym cudownym, wspaniałym that you Bogiem. Be in love with him. Abyście byli w nim zakochani. And then you will be like him. I wtedy staniecie się do niego podobni. Serving unselfishly like he is serving. Służąc niesamolubnie tak jak on to czynił. Przebaczając jak on przebaczał. Zachęcając jak on zachęca. Będziecie okazywali miłosierdzie tak jak on okazuje miłosierdzie. And then you will also
act justly. I wtedy także postępować będziecie sprawiedliwie. You will stand for the truth. I stać będziecie po stronie prawdy. And this truth will be a warm truth. A prawda ta będzie ciepłą this prawdą. Will be truth which will win heart of other people. To będzie prawda, która zdobywa serca innych. And we will never condemn. I nigdy nie będziemy potępieni. Therefore, who is like the Lord? Tak więc, kto jest taki jak Pan? And I wish that in the books of heaven would be stated. I ja wierzę, że w księgach nieba zapisane zostanie. Well, these people there, you know, in that ASI convention. Well, they are like me. Ci ludzie tam na kongresie ASI, oni są tacy jak ja. You know, the Seventh Adventist in Poland. Wow. They are like God. Ci adwentyści dnia siódmego w Polsce, tak, oni są jak Bóg. And I wish that it is not only written in heaven, but it will be seen around you. Ja wierzę, że to nie tylko zostanie zapisane w niebie, ale ludzie to wokół was zobaczą. And people will think, well, who are these true Christians? Then will look to you and will say, yes, we know them. I wtedy ludzie, zastanawiając się, kto jest prawdziwym chrześcijaninem, powiedzą, tak, my wiemy. Kto? Therefore, walk humbly with the Lord. To też w pokorze chodźcie z Panem. Love mercy. Okazujcie miłosierdzie. And act justly. I postępujcie sprawiedliwie. And God bless you. I niech Bóg wam błogosławi. Amen. Amen. Do modlitwy. Our Heavenly Father, we want to thank you for your word. Nasz niebiański Ojcze, chcemy dziękować Tobie za Twoje słowo. Because you want only our good. Dlatego, że Ty pragniesz zawsze naszego dobra. And not only our good, but our best. Nie tylko naszego dobra, ale tego, co najlepsze. And we want to thank you that we can know you. I chcemy podziękować Tobie, że możemy Ciebie znać. More we know you, more we are attracted to you. Im bardziej Cię poznajemy, tym bardziej pociąga nas do Ciebie. Because you are this beautiful, awesome God. Bo jesteś tym wspaniałym, niesamowitym Full of Bogiem. Grace and compassion. Pełnym łaski i współczucia. Therefore, help us to walk daily with you. Dlatego dopomóż nam codziennie kroczyć z Tobą. To be really in love with you. Abyśmy w Tobie byli zakochani. That we can be more and more like you. Abyśmy coraz bardziej kochali Then Ciebie. In our daily walk with you. Abyśmy w naszym codziennym chodzeniu z Tobą. We learn how to be humble. Nauczyli się tego, jak być pokornymi. And how to show and love mercy. I jak okazywać z upodobaniem miłosierdzie. And how also to act justly. I jak postępować sprawiedliwie. And we thank you that you will lead us. Dziękujemy Panie za to. Because you are this great guide in our lives. Dlatego, że Ty jesteś tym wielkim przewodnikiem w naszym życiu. And we praise you for that. Wielbimy Cię za to. In the precious name of Jesus. W drogim imieniu Jezusa. Amen. Amen.